Aha, nie, a to 950 zł, które zniknęło z naszego konta, to na co poszło? Bo wiesz co, kochanie, w zasadzie chłopaki z Bitula to zrobili taki fajny wyciskacz do soków. Ja ci zaraz pokażę. To się wklikuje na swoje miejsce. I pomarańczki, ciach. I nawet masz regulowaną długość dźwigni. Wow! Dobra, ale to chociaż poczekaj, to ci ten sok zrobię. Trzeba uważać, nie za mocno dociskać. Normalnie to naczynie by się zgniotło. Jest jakaś duża... No bo jest długa dźwignia niesamowicie, wiesz? I... Słyszysz, bo pomarańcza się tam biedna. Protestuje. Smakuje jak z wyciskarki za tysiaka, nie? O! Nasz autorski mod. Dobra. Tak całkiem na poważnie. Dzisiaj rzeczywiście materiał będzie o testerze do damperów od Bitula. Czymś takim, co domyślam się wielu z Was uważa za coś zupełnie abstrakcyjnego, szczególnie na domowym serwisie. Choć u mnie, w moim domowym warsztacie, na moje i kanałowe potrzeby uważam to za niezbędne, ale do rzeczy. Do czego jest w ogóle taki sprzęt? To jest ponad wszystko do testowania damperów. Chociaż jak widzieliście, małym kosztem przerobiłem to na wyciskarkę do soków, ale... Tamtą humorystyczną część pozostawmy za sobą. Wiem, że dużo osób, które nie ma takiego testera, i ja przecież, bo nie od razu go miałem, a dampery robiłem już lata temu, jakoś musiałem sprawdzić, czy działają. No i co robiłem? Po prostu zakładałem je w rower i na rowerze sprawdzałem, czy działa, czy nie działa. Ale w sytuacji, w której mamy założoną puszkę, złożony damper, owkręcamy się go, bo przecież nie zakładamy z góry, że coś nie działa. Wiecie, wkręcenie tych śrubek, trafienie tulejkami montażowymi, sratata, a niejednokrotnie jakaś zdalna blokada, założenie linki i tak dalej. I potem się na końcu okazuje, że w sumie nie wiemy, czy ten damper działa, czy ta blokada działa, czy nie działa, czy to my źle założyliśmy linkę. No powiem Wam tak, uważam, że w jakimkolwiek serwisie, który robi dowolne dampery, to jest mus. To musi być. I myślę, że ci serwisanci o tym wiedzą. Czy w domu ma to sens? To już musicie ocenić sami. Jeśli robicie dampery dla siebie i dla kilku znajomych, myślę, że spokojnie taka inwestycja czasowo, kosztowo Wam się zwróci, złożycie się z kumplami czy coś w tym stylu. A jeśli nie, to może na bazie czegoś takiego możecie sobie spawnąć coś podobnego w domu. No, to już zależy od Was. Pokażę Wam co i jak. Tylko, że właśnie. Wyciskarka do soków, bo mi oprócz tej części, co się nią bawiłem, coś jeszcze zostało. Coś takiego. I paradoksalnie, przygotowując się do tego materiału o testerze do damperów, tak sobie wymyśliłem, że wiecie, że uzasadnię jakoś ten wydatek mojej żonie. Taki o żarcik, ale z tego żartu wyszła naprawdę ciekawa rzecz. Bo ten oryginalny wyciskacz do soku, który ja zastąpiłem tym, przyszedł w takiej formie. I okazało się, jest genialnym narzędziem. Już Wam pokażę dlaczego. Klucz do świec. Od jakiegoś prostego urządzenia? To jest do świec? Nie wiem, jakiś taki klucz, który leżał w złomie. Ale no nieważne, potrzebowałem jakiejś rurki po prostu. Nawet niekoniecznie metalowej, ale może być metalowa. Bo, żeby założyć sobie dowolny damper, no to tu mamy truniona, to się wkręcamy korkami do truniona. Trzeba sobie tulejki montażowe zdjąć, bo one ani nie mają 12, ani 12,7. Tu jest jeszcze mniejszy otwór. Trzeba się tych tulejek montażowych pozbyć. Chciałem sobie kiedyś kupić taką prasę, ale generalnie poza tym, że wyciskałbym nią tulejki, niewiele zastosowań dla niej znalazłem, więc kosztowo mi się to nie opłacało. A tu się okazało, że taka prasa jest w zestawie. I patrzcie, co ja w ogóle sobie poza kadrem wymyśliłem, ale teraz Wam pokażę. Biorę sobie dowolny korek 12, 12,7 i on mi pasuje tu, w tą tulejkę, nie? Podkładam sobie przykładowo ten klucz do świec, to nie ma znaczenia. I robię sobie coś takiego. I jednym ruchem mam ściągnięte tulejki montażowe. Proszę bardzo. Nie wiem, może to jest głupie z mojej strony, bo ja te tulejki zwykle wybijałem, miałem jakieś takie skręcane praski, coś takiego. I zwykle zajmowało mi to
No myślę, że spokojnie kilkadziesiąt sekund przynajmniej. A tutaj to jest podłożyć i wajcha w dół. Muszę w ogóle... Kurde, bo to nie miał być odcinek o tym. Nieważne. Do tego wrócimy. Będzie o tym materiał na pewno. Muszę w ogóle jakąś taką małą wagę tu skombinować. Ciekaw jestem, ile kilo jest w stanie to wytrzymać, wiecie, żeby sprawdzić, przy jakim obciążeniu to pęka. Ale myślę, że spokojnie kilkadziesiąt kilo nacisku, nie? Pewnie łożysk by tym nie wprasowywał, ale do wyciskania tulejek? Klasa. Wrócimy do tego. No, i jak tulejek się pozbyliśmy, do czego... Po części przysłużyła się też ta prasa, bo te korki są do tego idealne, no bo pasują tu rozmiarem po prostu. To montujemy się w łapę. Jak macie truniona, to tu są osobne koreczki do truniona. I zanim złożyłem puszkę, zalałem float fluida. Przykręciłem damper do ramy. Założyłem może linkę. Już mogę sprawdzić, czy damper ma pełny skok. Czy nie jest zapowietrzony. Czy środkowe ustawienie daje opór? Czy blokada? Jest mur beton? Czy rebound jest typowo foksowy? Czy reaguje na pojedyncze kliknięcia? I wtedy mam pewność. No, powiem wam, że jak parę lat temu szukałem takiego sprzętu, no to bardzo szybko doszedłem do wniosku, że no trzeba byłoby coś pospawać swojego. Potem się okazało, że dorobienie u kogoś takich czpieni o różnych rozmiarach, takich do truniona, zrobienie tego, żeby miało po chłopsku, po naszemu, ręce i nogi, no to jest koszt znacznie przekraczający kilkaset złotych, a tutaj za rozsądne pieniądze mamy produkt, który moje oczekiwania spełnia w 100%. Trzy pozycje montażowe, trunion, 12,7 tulejka, 12,0, no i długie czpienie też są 12 i 12,7. Wiadomo, i tu, i tu. I... To jest pierwszy materiał o tej łapie. Będzie drugi, o nim za chwilkę. Dla was w komentarzach, teraz jest pole do popisu, napiszcie... Czy wy robiliście swoją? Czy liczyliście, ile wam za to wyszło? Czy może zleciliście komuś, żeby zrobił wam taki sprzęt? Czy może uważacie, że wam jest niepotrzebny, bo testujecie na rowerze i uważacie, że tak jest dobrze? Co tam wam w duszy gra? Napiszcie. Bo ja mam pomysł na drugi jeszcze materiał, który na pewno się pojawi. Popracowałem z tym sprzętem. Z ręką na sercu mogę go polecić. Uwielbiam drobne optymalizacje. I pole do optymalizacji w tym sprzęcie widzę w tych wszystkich wkręcanych korkach. Patrzcie, o ile truniona nie zastąpimy, to po prostu trzeba się pogodzić z wykręcaniem tego, nie? Trzeba wykręcać i wkręcać. Tutaj jest takie miejsce, w którym chłopaki dali dodatkowe gwinty i możecie sobie to chwycić tu i one po prostu się nie zgubią, nie polecą gdzieś w sinodal. Tak tu na przykład u góry. Pozbyłbym się tu gwintu, a na końcu dał magnes. Nie mam pojęcia, czy to zda egzamin, ale zamierzam coś takiego zrobić, także jeśli ciekawi jesteście, czy taka modyfikacja zda egzamin, subskrybujcie, myślę, że w przyszłości się to pojawi. Tak samo jak te korki, których nie bardzo by mi się chyba chciało tu odkładać i wkręcać, co jak na razie robię, ale tak sobie wyobrażam, że... Zamiast je tu odkręcać, to może bym sobie takie tulejeczki z boku tutaj, że wiecie, po prostu je wkładacie w ten sposób i one sobie tu, wiecie, w jakichś swoich rureczkach tu siedzą i tylko je łapię, wyciągam, wkładam na miejsce, on się chwyta na magnesie. No, mam plan na taką modyfikację, także to będzie w przyszłości. To jest materiał kolejny z serii warsztatu, który się robi. Na pewno zauważyliście, że powoli tutaj się robi coraz piękniej. Koszt tej łapy dodajemy do tego, co już widzieliście w poprzednim materiale, no bo przecież zaczęło się od symbolicznie knipeksów, no i ta kula śnieżna wydatków na serwis no będzie rosła. Także tutaj mamy kolejny z elementów wyposażenia. No i dziękuję przede wszystkim patronom, którzy jak mało kto przyczyniają się do tego, że te materiały mogą powstawać, także dziękuję im i również wam wszystkim, którzy oglądacie, subskrybujecie czy zostawiacie po prostu łapkę w górę. A i w ogóle w drugim materiale poza modyfikacją na magnetyczny będzie też
cały system montowania tego do ściany, bo kto używa takich łap, doskonale wie, że nie ma nic gorszego niż niestabilnie zamocowana taka łapa, także o tym też będzie. Zanim wziąłem w swoje łapy, tęże łapę, tester do damperów, od Bitula, przez lata, jak wiecie, użytkowałem testera z Andreani. Więc do niego mogę rzetelnie porównać. W standardzie czpienie na różne rozmiary, 12,7, 12,0, na górę i na dół, no to jest już niewyobrażalny plus. Przedłużona rączka. Macie tu taki kawał dźwigni, że no da się zgnieść każdy damper spokojnie. Mimo, że może wam się wydawać prosta konstrukcja, to zwróćcie uwagę na detale. Jest fajnie wygrawerowane, poopisywane są te korki i nawet taka rączka jest tutaj sygnowana Bitul. Na zdjęciach na aukcji widziałem, że jest VP, i jak to przyszło i się okazuje Bitul, to tak sobie pomyślałem, kurde, fajny akcent. Widziałem parę takich prostszych konstrukcji polskiej produkcji i powiem wam, że ta choćby nawet wygrywa z nimi wszystkimi tym, że ma łożyskowanie tutaj. I jest, wiecie, na boki jest stabilnie totalnie. No to jest sztos. Tam jeszcze mam wam do powiedzenia rzeczy, które sobie ostatnio kupiłem od chłopaków. Z ręką na sercu polecam. Także link do tego produktu będzie w opisie. Właśnie, bo sobie zamówiłem jeszcze nasadki i jakiś tam wybijaczek, wiecie, takie rzeczy. O, proszę. Chłopaki mi to rzucili, będę musiał to gdzieś rąbnąć sobie w jakimś fajnym miejscu. Albo sobie ledzika walniemy z tyłu, podświetlone zrobimy. Czas pokaże. To powiem wam, że jestem mega zaskoczony, bo jak klikałem te nasadki, tak sobie pomyślałem, kurde, ze zdjęcia to nie były jakoś szczególnie zachęcające. Bo z tego co kojarzę, to tam jakieś takie nalepki były, Bitul coś. Używałem wcześniej zestawu z Uniora przez parę lat. Bez kitu. Te nasadki, co tam były, to 32, która była w tamtym zestawie, nie pasowała do nowych amorów. Nasadka z zestawu do amorów nie pasowała do amorów. Tak. Wcale nie jest tak, że jak jest tanio, to jest badziewnie, bo chłopaki te nasadki mają naprawdę tanio i są prześlicznie sfrezowane. Także kolejne pozytywne zaskoczenie. I są naprawdę fajnie zwężone. Elegancko to wygląda, także raz jeszcze polecam, już dzisiaj jednej musiałem używać, więc wymiar trzyma super. Dobra, koniec tego słodzenia, bo sobie pomyślicie, że chcę im do dupy wejść, ale zresztą, mówiłem to 100 razy. Uwielbiam wspierać nasze takie lokalne działalności, szczególnie ktoś od nas robi coś taniej, lepiej, no co tu więcej dodawać. Także nic nie dodaję, trzymajcie się, cześć.